Jest taka panienka, Zuzanna Marczuk, która jest licealistką. W tej chwili jest w pierwszej klasie liceum i doszła do wniosku, że pełnosprawni całkowicie powinni uczyć się języka migowego, żeby była właśnie, żeby był kontakt z tymi osobami, które są głuchonieme, które akurat nie słyszą albo są słabo słyszące. Ona bardzo ładnie śpiewa i śpiewając pokazuje jakby co śpiewa, więc najpierw występowała z osobą, która pokazywała w języku migowym właśnie treść piosenki, a teraz Zuzia śpiewa i pokazuje jednocześnie co śpiewa. I ona prowadzi taki projekt, który się nazywa Migająca Młodzież i polecam to bardzo serdecznie, polecam wszystkim tym, którzy interesują się problemami niepełnosprawnych. Biorę udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, która polega na tym, że licealiści z całej Polski organizują projekty społeczne. Olimpiada została objęta honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego oraz minister edukacji narodowej, pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Mój projekt społeczny nazywa się Migająca Młodzież i polega na tym, że razem z czwórką znajomych zachęcam warszawską młodzież licealną do podjęcia nauki języka migowego, ponieważ chcemy zwalczyć barierę komunikacyjną między słyszącymi a głuchymi. Uważamy, że najgorszym rozwiązaniem tego problemu jest zmuszanie głuchych do tego, żeby zawsze posługiwali się kartką i długopisem, albo do tego, żeby mówili, kiedy jest to dla nich zupełnie nienaturalne, albo też do tego, żeby czytali z ruchu warg. Uważamy, że to my, słyszący, powinniśmy się nauczyć języka migowego. Dlatego ja już w listopadzie zaczęłam to robić.